Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring. Uwaga, sprawdziłem sobie w guide, gdzie jest boss, którym, jak zgadłem, jest ten cały czy jak tam się czyta to imię. I otóż okazało się, że tutaj gdzieś da się wejść jakąś rurę. O, chyba w tą. Nie w tą. O, w tą. Dobra. No dalej w sumie nie sprawdzałem. O, ja pierdolę, to jest ohydne! Dobra, no, spadłem piętro niżej, niekoniecznie tego chciałem tak na raz. Znaczy, na już, ale... Spadłem, no to trudno. Szukamy dalej. Pan pozwoli? Pani? Ciężko mi stwierdzić, czy to facet, czy kobieta. Gdzie złapał pan? Klucz kamiennego miecza. Spoko. Otworzę. Otworzę. Dobra, więcej światła, proszę. Pochodnia nie miała niczego na specjalu, nie? Nie. Czyli w razie W mógłbym sobie do niej wsadzić na przykład ten... Nie, jestem ciekaw, czy mogę zmienić odbicie w pochodnie wsadzone, bo jak tak, to było przeeficzne. No wyobrażacie sobie zrobić komuś paradę pochodnią? Przecież to jest jednocześnie zajebista akcja i wielkie upokorzenie dla tego, komu się uda. Na kim uda się zrobić taką kontę. Łamek szkła, czyli bezużyteczna pierdoła. Dobra, czy ja już wróciłem na to piętro, na którym byłem, czy jeszcze nie? Tak. Dobra, to jest ta dziura. No to najpierw tędy. Co tu się kryje na górze? Kolejna dziura. Idealnie na jej krańcu wylądowałem. Strzała tęczowego kamienia, okej. Okay. Przejście. Dobra, zobaczmy tędy. Patrz, jasny punkt. Znaczy? A może miejsce łaski? No bo w sumie miejsce łaski to jest takie w miarę jasne. To jest taki wyjaśniający punkcik w oddali. No, może o ten przedmiot chodziło. Też opcja. Dobra, tarcza w dłoń. Uwaga na chwy. Jebać hitboxy. Ładnie. Padł? Padł. Super. Więcej światła, proszę. Czego pilnował? Ponury Kamil Kowalski. No patrzcie, miałem mówić, że chyba drugi spadł. No i nie myliłem się. What? Co? Od kiedy oni potrafią po drabinach włazić? Okej, to mnie trochę zaskoczył. Kurde, myślałem, że zdążę. Ej, czekaj. Yeah! Fuck you! Ej, co jest? Od kiedy nie potrafię pochodzić po drabinach? Ja na serio nie spodziewałem się takiego zwrotu akcji. Myślałem, że on jest za wielki, żeby już po drabinie wejść, a tu proszę, jednak nie. On jest niczym kanonier z tego, w ogóle tu było to przejście, które przed chwilą mogłem odblokować. Zrobiłem to? Nie, bo oczywiście dałem się zabić. Bo też nie pomyślałem, że tutaj najpierw otworzyć przejście, jedno bądź drugie, a potem dopiero lecieć dalej. Nie, po co?
Ale na szczęście nie jest to daleko, więc szybko to myślę na drobie. To może teraz sobie oszczędzę upadku, znaczy upadku. Ze skoku w tę dziurę. To było chyba zaraz tutaj na górę, nie? I tu, w prawo. A dobra, o to chodziło z tym jaśniącym punktem. Bo się tym ślimakom te czułki świecą. Dobra, no i mamy to miejsce. To oczywiście triggerujemy błogosławieństwo. W sumie? Czy dałoby się go tak zdjąć z dystansu? Jezu, no patrzcie jak to wygląda, jak coś tak wielkiego się po takiej podrabince, kurde, pcha. Dobra, wzajemne trafienie na koniec, ale ja go zabiłem, więc jestem tutaj górą. Jak zresztą ci się domyślić po tym, że ja żyję, a on nie. Okej. Nie wiem, co zginęło i gdzie, ale jestem wdzięczny za tę dodatkową porcję many. Dobra, może zamiast tego wróćmy sobie... Nie do Tasaka. A bo ty, czekaj, w sumie jeszcze inaczej, weźmy może tyczkę. Bo tyczka naprawdę szybko razem z tym do kompletu to nas takuje. Tyczka i obieracz. Tylko to zamieć mi stanie, bo obieracz mogę jeszcze zbuffować przynajmniej. A ten drugi się nie obudził nawet jeszcze, że ktoś tu jest. No! Jesus! I zaś nie żyje. Okej, okay, pytanie za 100 punktów. Czemu on wcześniej sam się obudził i poszedł walczyć, a teraz ja go musiałem pierdolnąć, żeby zaczął walczyć? Ja się pytam na poważnie, bo ja tego nie wiem. Ale irytują mnie tego typu akcje. Okej, okay. Czyli chyba jednak nie to przejście otworzyłem, które myślałem. I otworzyłem z tej strony. W ogóle ten mnie olał znowu. Jakby, czemu na mnie uwagi nie zwracają totalnie? O, super, jeszcze mi tego brakowało. Dobra, wchodzę. Zabieram, wychodzę. Para papa. Ha, schudnij grubasie. Potem możemy pogadać.
Dobra, teraz na sumie wrócę jednak tu, żeby odzyskać zdrowie. Poszedł. Naśladowca łaski. Miło. Jak ja tu spadnę, no to wiadomo, że zginę, więc no tędy nie idziemy. Ale zobaczmy, czy z drugiej strony mogę zaskoczyć tak bardziej bezpiecznie. Dobra. Skarabeusz. Warunkami Kowalski poziom 6. Lubię to. Rozgrzewający kamień. Więcej tego czegoś. Też okej. Serio, niech mi tu za chwilę taka wielka roślina się nie pojawi, bo naprawdę to jest ostatnie, co chcę teraz zobaczyć. Chroniące piguły. Poprawka, to jest ostatnie, co chcę tu zobaczyć. Okay, też jakiś skrót. Serio, co bazyliszki robią w kanałach? No powiedzcie mi to. Jest sam. Dobra, weszło. Brak flaszki. Na dobicie, pięknie. Złota stonoga. Jakieś mega mi to potrzebne, niekoniecznie było. Peklowane, centkowane białe mięso. Okej, to jest coś nowego. Lalka Omenu. Okej. Jakiś talizman chyba. Nie? To jest kluczowy przedmiot? A czekaj, to jest chyba tak samo jak te od tego. To jest do użycia? Tak. Bo to jest królewska lalka Omenu i zwykła lalka Omenu. Wypuść upiory, wypuść wiele upiorów. Lalka dziecka urodzonego w wyniku klątwy zużyła punkty skupienia, by wypuścić upiory rzucające się na wrogów. Omenom wycina się wszystkie rogi zaraz po narodzinach, co powoduje, że większość z nich ginie. Te wcielenia są tworzone po to, by je upamiętnić. Proszę, proszę nie nienawidź mnie, ani nie przeklinaj. Proszę. Zobaczmy, jaka jest różnica w sumie. Tylko to bardziej zmianę w kierunku muszę zrobić. Czyli tak, mamy lalkę Omenu, która wygląda... sposób. No i mamy królewską lalkę Omenu, którą mamy z Morgota. W razie czego opis, nie? A działanie. Okej, no po prostu trochę więcej duchów się pokazuje.
tam tych kul, dla mnie to nie są upiory, to są po prostu firebole, nie? Tylko że nie rzucone przeze mnie, tylko takie trochę samonaprowadzające. Ciekawe. Nawet bardzo. O, okej, okay, to wiem gdzie jestem. Zatruty kamień. O, czy to są te drzwi, które myślę? Naprzeciwko miejsca łaski? Dokładnie. Okej. Okay. No to już mi się bardzo podoba. Powoli zamykamy lokację. Okej, okay, to się nie miało wydarzyć akurat. Czemu nie mogę? Co mnie jeszcze atakuje? Aha. Aha, nie wierzę. Patrzcie to. Hoklik się zgliczował w teksturze. No nawet mi tego gra nie liczy jako wroga. Ej, po jakiej płaszczyźnie ty się poruszasz? Czwartowymiarowej? To co mnie jeszcze atakuje? Nie! Ja chciałem wrócić do miejsca łaski, ale niekoniecznie w taki sposób. Serio, muszę być zaraz pode mną. Właśnie tak, w ogóle muszę zmienić te, muszę te strzały zmienić. Jakieś zwykłe. To? Ja pierdolę, nie wierzę. Halo, gro? Dziękuję. Spierdalam z tym. Dobra. Wracamy do miecza. No i jazda. Dobra, ja teraz muszę iść w tę stronę właściwie. Pana zapraszam na dół. A propos. Trigger runu. A, szybszy byłem. Dobra, czekaj, czekaj. Dobra, ten nie chce spada, raczej nic wartościowego przy sobie nie miał. Niech nastanie dół. A, że mam skoczyć. Okej. Okay. No w sumie jak tu pójdę, to jego zaskoczę niżej, gdzie już byłem, więc no... Lepszej opcji nie mam. Teraz byle doskoczyć. Niech to szlak!
Kurde. Teraz tam trochę chciał mieć ten taki pas z DS-ów 2, z motylich skrzydeł, który sprawia, że dalej się skacze. Aj, aj, aj. Unlucky. Ale jak pójdę, raczej nic nowego nie odkryję, więc nawet tam nie będę skręcał. Cześć, czy ja tu? No nie, ja tu serio mogę tak bezpiecznie zeskoczyć, naprawdę. O, come on. No to, żebym się po prostu teraz popisał głupotą. Ej, nie za agresywnie? Cwaniaku z PKS-u? Po takim tekście chyba widać, że jestem Polakiem, nie? Bo chyba tylko w Polsce. Dobra, może nie Polakiem, ale takim trochę Januszem. To może bardziej... No a szkoda, że się na mnie spierdolił, nie? Bo tam twoje miejsce. Na dnie. Okej, to jest... Tak, to jest skrót. Okej. Tutaj... No i właśnie. Mamy skrót taki ogółem, a tu jeszcze mamy do rurki ze skok. Tutaj. Ale gdzie jest? Tutaj. Znaczy, czy to na pewno jest miejsce, w którym powinienem być? Okej, nabienie flaszek. No, nie potrzebuję odnawiać, no ale troszkę warto zwalić. Niech nastanie światłość. Bo ciemno tak w dupie. Tego żuczka chcę pokonać. O, a nie, to są też flaszki. No ale dobra, tych akurat nie mam odnowionych, więc proszę do pełna. Tutaj oko healów, czyli składnik do czegokolwiek związanego z szaleństwem. Albo do czegoś broniącego przed szaleństwem, na przykład do pigu. Zaś coś zdechło, nawet nie wiem kiedy, za co, ale dostałem i runy, i odnowienie. Many i życia. Także spoko. Dobra, skoro ja tu... Trzeba, panie żuku. Proszę, 6 flaszek życia można odnowić sobie w tej rurze. I 6 flaszek... ty. 6 flaszek many. Fajna rzecz, nie powiem. Kamień kowalski dawali 7. Dobra, mamy koniec ruki. Gdzie mnie to wypluwa? W tym miejscu. Okej, no to tutaj nie zaskakuje, bo raz zginę od tego upadku, 2 już tam byłem. Więc wracamy. Ja przyszedłem stamtąd, więc zobaczę, co się kryje tutaj. Nic, okej. Okay. No to teraz idźmy tam, gdzie szedłem, ale w drugą stronę. Czyli po prostu mega się cofniemy i zbadajmy miejsca, które ominąłem podczas tego biegu w tą stronę. Recenie, po co ja to gadam? Większość z was oglądających pewnie się domyśla, co ja zaraz zrobię, a tu gadam tak, jakbym gadał z totalnymi idiotami. Którymi oczywiście no raczej żaden z moich widzów nie jest. Fajny ślepy zaułek. Okej, tu mnie jeszcze nie było. Bo to widać i po typie, i po tym. I po tym robaczku. Zaś coś zginęło, nie wiadomo od czego. Zaś coś zginęło, nie wiadomo od czego. No zakładam, że to te chochliki, nie?
jeszcze raz. Bym się tego nie zamotał za chwilę, bo już to chyba w sumie zrobiłem. A teraz się do tej dziury wracam. No do dziury, ale niekoniecznie do tej, do której bym się chciał wrócić. No come on! Gdzie jest to wejście, którym... Nie, wejście po prostu, ta dziura z góry, którą tu przyszedłem. A sufit będę musiał patrzeć za chwilę, nie? Czy nie ma jakiejś dziury po prostu w nim nagle, to wtedy będę wiedział. O, jest! Dobra. Czy to jest tutaj? I co jest tutaj dalej? Złoty rum. Z tej strony. Szczur. Holy moly, dobrze mi się wpakował. Spadek. O, widziałem większego szczura. Ziemia. Holy fuck. Nie wiedzę, że muszę zejść tam na dół. Okej, no cofnąłem się teraz sobie do punktu wyjścia. Dobra. YOLO. A to jest tu! Okej. Okej, dobra, to teraz jestem trochę w kropce. Niekoniecznie. Dobra, to miejsce znam, ale tutaj dalej mnie nie było, więc idziemy. Tak myślę przynajmniej, że mnie tu nie było. Nie, nie było. Dobra, to jest ten korytarz. Wiadomo, bazyliony mają pierwszeństwo w byciu wyelimino! W byciu wyeliminowanym, ja oczywiście jak totalny ślepy debil nie zauważyłem, że mam prawie ten pasek pełny. No i zorientowałem się o te... No grubo 3 sekundy za późno. Dobra. Okay, nie zginąłem, to już plus. Zobaczmy, może tutaj jest faktycznie jakiś skrót. Nie, nie ma. Czyli miałem nosa. Żeby tu nie iść. No, się oczywiście nie cofnę w taki sposób, więc... Serio? Co mnie atakuje? Uff, dobra, żyję. Ale okej, przestało się liczyć, więc... Tym razem lepiej. Lepiej to może ogarnę.
No. Dziękuję. Dalej nie ma co iść, więc idziemy tu. No i okej, ponownie jestem w tym miejscu. No i okej, cofeczka. Zauważyłem, że tutaj ten sam patent co w Sekiro i w Soulsach, czyli jak przetrzymam górę, no to mi co od razu cofa wybór do zaklęcia bądź przedmiotu, który mnie leczy, więc to jest... Że tam może nie który mnie leczy, ale do tego, który jest pierwszy wybrany, więc jak już mam tam leczenie, no to wiadomo, cofa mnie do leczenia. Tak więc to już jest dużo na plus, jak dla mnie. Znowu się zaczyna jakieś po prostu losowe leczenia z tego, że coś umiera. I po prostu jest w zasięgu, powiedzmy, buffa tego miecza. Kurde, które to było zejście? One za mną wskakują na te rury i po prostu przez rury dostają glitcha i gra ich po prostu zabija, bo uznaje ich za spieprzonych między teksturami. No dobra, narzekać nie będę. Tej dziury chciałem akurat uniknąć. Na chęć to bym sobie te kamyki porozstawiał, które świecą, te pryzmaty, no ale niestety, kiedy ja się gdzieś tepekuję, no to te pryzmaty znikają. Więc to na dużo mi niestety nie pozwoli. Jest szczur, to już dobra rzecz. O dobra, jest szczur, jest trup i jest spadek, który mnie interesował. Dobra, tego mogę w sumie olać. Tych dwóch, to ja się po prostu chcę cofnąć. To było tu? Tak, to było tu. No, miałem mówić, że chyba za mną nie przyjdą, ale jak widać się pomyliłem. Bardzo są uparte. Na mnie ten jeden. Dobra. No okej, teraz może lepiej się ich pozbyć z dystansu. Dobra, moje runy. Zatruty kamień. Nie muszę opisu sprawdzać, ale sprawdzę tak dla zasady, nie? W sumie widzę, że nie muszę, bo już to gdzieś znalazłem. Ale było logiczne, co to daje. Gin! Rochy nomady. Spoko. W teorii bym zszedł, w praktyce pewnie jest to śmierć. Tak to samo. Okej, czyli kiedy już myślałem, że idę gdzieś dalej, to się okazało, że jestem w większym błędzie niż mogłem myśleć, że jestem. Przede się skakanie, ostrzeżenie przed dziurami pewnie. O, dobra, mam to. Tu. Jest szczurek. I tutaj ten pierwszy spadek. No i tu już powinno być da...
O ty skubańcze. Jeśli posmakować własnego lekarstwa, no ale dobra, niech ci będzie. Jasne. A, skrót? Ja. Jeszcze brakowało, żeby mi się to teraz triggerowało na maksa, nie? Mam szkła, czyli bezużyteczny szajs. Czyta się dół. Jest drabina. Soko. No, umiarkowanie. Lepiej zejdźmy po niej. O kurde! A nie! To nie Aleksander! To nie Aleksander, to są te garnki. Nie mówić gdzie moja tarcza, no gdzie? Nawet jej w ręce nie trzymałeś. Cymbale. Dobra, mamy to. Tutaj odłamek żyjącego słoja, no i pieróg z surowym mięsem. Ty, a propos, w sumie mogę sobie dziawnąć jednego. No i to powinno mnie zaprowadzić do miejsca łaski. Pewne gajda przynajmniej. I tak też jest. No to świetnie. Świetnie, świetnie. Odsyłamy tego. No i tutaj powinna być walka właśnie z bossem, czyli z Mogiem, którą myślę możemy jeszcze stoczyć. Dobra. Musiałem coś tak na szybko załatwić. Jakiś martwy bazylion. Kiwie w ogóle go się tu znalazł. Jest mgiełka, czy nie ma mgiełki? Jeszcze nie ma, ale to nie znaczy, że... bossa też nie ma. Okej, jest przejście. Kamień Kowalski, poziom 6. Oho, jest wejście na arenę. Dobra. Teraz nie popełnić tego samego błędu z kajdanami i te faktycznie tym razem założę i spróbuję wykorzystać w trakcie walki. Nie powiem przy okazji, sam też się przekonam, jak to w ogóle wygląda, no bo jestem ciekawy. O, jest. Mog Omen. Okej. Okay. Na glebę w takim razie. Okej. Okay. Zambazuję na krwawieniu. Gleba? I ty, jak ja tak to mogę cały czas używać, to jest zajebisty przedmiot. Dobra, za ten, za poprzednio, czy za wcześnie. Gleba? Au. O! A nie, dobra, jednak nie mogę. Tak, bo za łatwo by było, gdybym mógł tak tą nieskończoność wykorzystywać. Czyli dwa razy na walkę to jest chyba limit. No kurde, se taki durny moment wybrałem, no. No.
Wow, serio? Nie, kurwa, nie wierzę. Ale zabiłbym go na spokojnie. Pójdźmy w coś cięższego może. I dobra. Kaiden mogę użyć tylko dwa razy. Mieczy mogę użyć więcej razy. Ale jaki problem? Dość taki, że te miecze są cholernie wolne. Ale kto wie, może uda mu się... Boże... Czemu chciałem powiedzieć breakpointa? Nie wiem. Point breaka zrobić. Przez taki damage to bije. Co jeszcze błogosławieństwo nałożył. Dobra, zyskać runy. To nie poszło. Do końca tak jak miało. No ej, serio, nawet specjala nie mogę wykorzystać? Dobra, widzę, specjal bije strasznie mało. Na kolana. No serio, jeszcze mi tu sięgnął. Się. Trzy flaszki zostały. Dobra, mamy go. Za drugim podejściem, ale zabiłby go na spokojnie za pierwszym. Mok omen pokonany i szpony krwawego płomienia zdobyłem w nagrodę. Mamy kolejny punkt łaski. A co jest w skrzynce? Łaska złotego drzewa plus jeden. Nawet zwykłe jeszcze nie mam. Zobaczmy co to daje. Zwiększa maksymalną liczbę zdrowia, ilość energii i udźwig. Okej, czyli Rundradana w wersji amuletu. Talizm przedstawiający wyjątkowe błogosławieństwo Złotego Drzewa. Ponoć na początku czasu Złotego Drzewa królowa Marika osobiście wręczała takie dary. Okej. Czy ja chcę to za coś zamienić? A, okej. Mogę za to. Nie po co ja to w sumie dalej tutaj miałem. Poza słonie... O, trafienia w serii no na ten aktualny popiół wojny to byłoby tam nawet dobre.
tak sobie piję. No bo hej, dlaczego by nie? I zobaczmy teraz to zaklęcie. Tworzy rozdarcia krwawego płomienia, które następnie wybuchają. Inkantacja przysięgi krwi, przyznana przez pana krwi, tworzy cięcia z krwawego płomienia przed rzucającym, które momentalnie eksplodują. Po zadaniu obrażeń, krwawy płomień powoduje krwawienie jeszcze przez krótką chwilę. Intrygujące. Dobra, no to w takim razie teraz to już na pewno mamy kanały zwiedzone w 100%. Proszę, proszę, z Meliną możemy pogadać. Dawno tego nie robiliśmy. If you intend to claim the frenzied flame, I ask that you cease. It is not to be meddled with. It is chaos, devouring life and thought unending. However ruined this world has become, however mired in torment and despair, life endures. Births continue. There is beauty in that. Is there not? If you would become Lord, do not deny this notion. Please, leave the frenzied flame alone. The frenzied flame, it is chaos, so please. Okej, o co, Kaman? Czemu nagle zaczęła gadać o szalonym płomieniu? Przecież nie robi niczego z nim związanego aktualnie. Ty, no chyba, że... Czekaj, muszę to teraz sprawdzić. Czy to jest tak samo jak z Oceirosem? Czy tu jest niewidzialna ściana, czy niewidzialna... Patrzcie, kurde! A, test 3 experience! Okej, no to jest trochę... O kurwa mać. Żółty węgielek. To jest już kurwa przerażające. Okej. Ale miałem, kurde, patrzcie, miałem nosa, żeby jednak zobaczyć, czy czegoś tu, kurde, nie ma i co... Nie! Saj! Najpierw w Wukongu, teraz tu. Dobra, ale okej. Okay. Czyli tam dalej idziemy do szalonego płomienia. No to w sumie może lepiej teraz to odpuścić. Angielek się odnowił. Z nim to byśmy sobie chyba nie pogadali, więc może lepiej... Chodźmy... Ej, co jest do chuja? To jest przerażające! Co tu się dzieje? Czemu tu jest tyle trupów? Czy w sumie czemu tu jest tyle trupów, to po pierwsze, a po drugie, co oni czemu w ogóle tutaj tyle ludzi było zamkniętych? Nie pomyliło ci się coś, kolego? Kolejny żółty węgielek. Co tak gra? Złoty rund, poziom 11. O, tutaj ktoś gra. Może to jest w tej książce chociaż.
kamień oszałowego płomienia. Mogę teraz stworzyć. A, mam akurat. Żółty węgielek i kamień sanktuarium zużywa punkty skupienia, by stale leczyć wyznawców chaosu. Kamień pobłogosławiony inkantacją trzech palców. Przedmiot do stworzenia zużywa skupienie, by wygenerować ciepło, które nieprzerwanie przywraca zdrowie tym, których ogarnął oszalały płomień. Przynosi szaleństwo tym, którzy nie przyjęli płomienia. Uważaj, aby nie pomylić go z jego delikatniejszym kuzynem. Okej. Nie wiem, czy jest to coś, co chciałbym nosić. Jeśli muszę często nosić ten... Znaczy nosić... Jeśli muszę być często pod wpływem tego efektu szaleństwa, no to nie wiem, czy faktycznie chcę mieć ten kamień na sobie. Czy tam nie chcę, czy chcę w ogóle triggerować ten kamień. Dobra. Teraz tu. Tu. Dobra, dobra, okej. I tu. Finally! Final fucking way! Coś jeszcze? Kamienna opuszkowa tarcza. I tu coś jeszcze się kryje. Jak tu wejść? Tak mogę? Koniecznie. Tędy? Dobra, nie no, poważnie, jak tu wejść? Można wskoczyć jakoś. No come on, daj mi zebrać przedmiot, please! On żyje! Okej, okay, dobra, jak mam go wywabić, no to spróbujmy tego. Spróbujmy tego. Chodź tu, mordziaty. Się ubiorę za ten czas. No chodź. Dziękuję, zadanie sobie spełniłeś. List o Igle Mikeli. Zobaczmy. Po co teraz oskroluję wszystko? Wystarczyło znaczyć raz do tyłu. List napisany przez koczowniczego kupca, w którym zwięźle opisał zdobytą wiedzę. Niebianin Mikela stworzył igłę, by oprzeć się wpływom bogów zewnętrznych. Ci, którzy odziedziczyli płomień szału, lecz nie chcą nim władać, powinni znaleźć igłę Mikeli. Hmm. A my w sumie jedną taką igiełkę znaleźliśmy, no, tego, że ją daliśmy tej milicencie. Okej, okay, co teraz? Jezu, jak w azylu! Jak w azylu, ale dobra, jest miejsce łaski. To mnie bardzo raduje. Zaś mogę z Meliną pogadać. I ask you one more time.
Please, seek not the frenzied flame. As one who strives to become a lord, deny not the lives, the new births of this world. Those who would are not fit to be called lord, when the land they preside over is lifeless. Proskrypcja oszalałego płomienia. Dobra. To zakładam jest kolejny ending, czyli właśnie szalony płomień. Czy już cztery endingi mamy tak jakby przygotowane. No zakładam, że wystarczy, że tutaj wejdę, zdobędę płomień i już potem kończę grę. Patrz, kryjówka. Okej. Okay. Kurwa, to wygląda jak kawałek skóry. Co jest wręcz przerażające. Ale dobra, na razie w dupie to mam. Niech to tu zostanie. Nikogo tu chyba też nie ma. No nie. Dobra, no to na razie zostawiamy. Zrobiłem, co chciałem. Nie kończę w tyle, ile chciałem, ale zrobiłem, co chciałem. To jest najważniejsze. Wracamy do tego. Tutaj wszystko ok. Te kajdany mogę ściągnąć. No i dobra. No to co? To teraz już stolica jest na pewno w 100% oczyszczona, czyli jedyne co mi zostaje, no to udać się. A tutaj chyba? Ale okej, na koniec jeszcze zanim się pożegnam, to zobaczymy opisy zarówno tej tarczy, jak i tego zaklęcia. A jeszcze ten nomada. Prochy nomady. Członka plemienia, który został pogrzebany w ziemi, by uwięzić roznoszoną przez niego chorobę. Jego oczy mogą emitować straszliwy płomień szału, jednak posiada niewiele zdrowia i jest mało wytrzymały. Nie zdoła wytrzymać dużych obrażeń. Ho, ciekawe. Nieuchronny szał. Inkantacja pochodząca od psychotycznych trzech palców. Sprawia, że z oczu osoby rzucającej pucha żółty płomień szału. Następnie rzuca się ona na wrogów i sieje wśród nich szaleństwo. Ta inkantacja powoduje też nagromadzenie szaleństwa u osoby rzucającej i jest skuteczna tylko przeciwko zmatowieńcom. Super. Kolejna useless inkantacja. Jeśli chodzi o walki tak po prostu z bossami albo coś. Powiedzcie mi, po co w ogóle w lore zainstalować coś takiego jak trzy palce, czyli wiedzieć coś, czego wszyscy się kuźwa boją, bo są, nie wiem, powiedzmy, tymi, co potrafią dać ci szalony płomień, między innymi, a sam szalony płomień jest mega, przez wszystkich się, wszyscy się obawiają szalonego płomienia, ale dajecie takie inkantacje, które działają tylko na innych graczy. No to po chuj one tu są w ogóle. W sensie, dobra, zakładam, że sama inkantacja bije damage wszystkiemu, no ale efekt statusu szału. Dlaczego to działa tylko na zmatowieńców? To powinno działać na wszystkich. Na wszystko i wszystkich. Właściwie powinienem powiedzieć. I do końca. Patrzenie sobie w oczy to naprawdę najbardziej intymna forma ludzkiego kontaktu. Okej, tego ostatniego akapitu mogłoby tu nawet nie być. Dobra, coś jeszcze mi ominęło. Tak, ta tarcza. Duża tarcza powoduje nagromadzenie szaleństwa na poziomie 70 punktów. Wielka kamienna tarcza z misternie rzeźbionym wzorem opuszczonym. Jedna z najcięższych wielkich tarcz. Część grobowca starożytnego boga. Palce pozbawione czytających przekazały swoje przesłanie poprzez te odciski. Podobno posłużyły one za nasiona, z których po raz pierwszy wyrósł szał. No i cios tarczą. Już znana nam umiejętność. Wiadomo, wszystkie te wielkie tarcze mają 100% redukcji fizycznej, no ale mnie interesuje tarcza co najmniej średnia, żebym mógł robić z tego kontrę. Ewentualnie ta wielka złota tarcza, żebym mógł, wiadomo, zrobić blokadę spela. Dobra, no to ja jeszcze zobaczę, jak najszybciej mam dojść poza stolicę do tej windy. No, widzimy się w kolejnym odcinku, do którego już teraz bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!